Następne pytanie. Co na zgagę i refluks w ciąży? Właściwie zgaga to refluks, powiedziałabym, że inne nazewnictwo. Bo, znaczy tak, zgaga to jest po prostu to uczucie pieczenia, tak? Pieczenia, takiego odbijania, posmak taki kwaśny, kwaśnogorzki w ustach, ale właśnie wynika ona z, to uczucie wynika z refluksu, tak? Czyli z tego efektu, że nam się cofa treść żołądka do przełyku. Przełyku, aż tu do gardła, nie? Nieprzyjemna rzecz, każdy chyba, myślę, że każdy w życiu już tego doświadczył, czy w ciąży, czy nie w ciąży, czy kobieta, czy mężczyzna. To nas się pewnie zdarzyło przy tej naszej diecie wspaniałej XXI wieku. W każdym razie w ciąży o to jest trudno, zwłaszcza na pod koniec ciąży, ponieważ duża jest już ta macica i ona nam po prostu wszystko unosi i nam unosi i podnosi i nam bliżej jest do tego przełyku, jak nam uciska ten żołądek, nie? No i kwestia też hormonów. Na początku ciąży to właśnie te nieszczęsne hormony powodują ten zgag, więc też może być i na początku ciąży. A pod koniec zdecydowanie więcej kobiet ma. Też jest tak, że jak już się brzuszek obniży pod sam koniec ciąży, macie to obniżenie brzucha, to wtedy zgaga nam przechodzi, nie? Więc co my możemy sobie na to poradzić? Przede wszystkim to taka higiena żywienia ogólna, czyli jemy małe, a częste porcje, często małe porcje, a często. Jeśli i tak jadłyście 5 posiłków dziennie, tak jak ja, jak noworodek, co 3 godziny, to czasem trzeba to jeszcze podzielić na jeszcze mniejsze porcyjki, tak? Więc żeby nie przepełniać po prostu tego żołądka. No i istotne, co my wkładamy do tego żołądka, czyli żeby to nie były ciężkostrawne rzeczy, tłuste, ostre, takie podrażniające śluzówkę. I też na przykład jak śpimy, znaczy w ogóle po jedzeniu, żeby się nie kłaść, żeby raczej siedzieć, chodzić, tak? Żeby tak przez pół godziny przynajmniej po jedzeniu się nie kłaść, zwłaszcza nie na płasko. A do spania z kolei, bo też macie Pani nawet i wieczorem, i jak nocy się przybudzacie, to nawet się zdarzy ta zgaga, więc śpimy wyżej. Ja po prostu poduchy sobie układamy wyżej. Nie jest to może za wygodne, ale faktycznie pomaga. I też, nie pijemy, nie popijamy w ogóle posiłków, tak jak się trzeba, coś suchego, bardzo jest to łyczka tam sobie można wziąć, ale generalnie nie rozcieńczamy sobie tych soków żołądkowych. Następnie to, co my możemy zrobić, no my w ciąży mamy też tutaj ograniczone pole do popisu, jeśli chodzi o leki, ale możemy stosować na pewno te takie alginiany, takie związki węglane. Wiecie co, może tak powiem, łatwiej mi będzie rzucać nazwy po prostu leków i wy też będziecie bardziej wiedziały, o co chodzi. Więc tak, na pewno nie poleca się takich sposób, pewnie może czytałyście gdzieś w internecie, z sodą oczyszczoną, nie? Czyli wodorowęglem sodu, bo tam może dojść do nadmiaru sodu w organizmie, czyli obrzęki, mamy i tam problemy z nerkami, nie? Także tego raczej nie, ale możecie zastosować sobie reni, co tam jeszcze, manti, takie rzeczy, nie? Takie po prostu bezpieczne. A z naturalnych wspomagaczy na zgagę to pomaga imbir, tak jak na mdłości, to na zgagę też. I
są też takie herbatki na trawienie, one też pomagają, tylko że trzeba by się dokładnie zapoznać ze składem, i bo nie wszystkie się nadają na dla ciężarnych. Nie? Zioła to jednak nie są, wiecie, nie są takie wojenne. Niektóre można, niektóre nie można. Dziękuję.